Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest niedziela, 19 czerwiec 2022 i oto w ten czerwcowy dzionek nakręcę dla Was materiał jakiś oto z tej wody, czyli woda PZW, nie inaczej, rzeka Czarna Nida i wędkowanie metodą przepływanka, nie inaczej, z wypuszczanką, i na rzece nakręcę dla Was jakiś materiał. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno! Zanim przepuścimy zestaw, wygruntujemy miejscówkę, rozrobię sobie zanętę, czyli Pyza Bites, nie inaczej. Okej, jak to sobie dojdzie, dodamy glinkę, konopie, a teraz pomału rozkładam bolonkę. Wezmę sobie, wygruntuję miejsce, w którym będę wędkował, przepuszczał stika. Dam jeszcze zapach, czyli kolendra. Sporą ilość. I wymieszam to za chwilę z glinką. Drodzy Państwo, wędka, którą używam, to Shimano Technium. Od wyrzutu od 2,5 do 15 gram, długość całkowita 6,97 sekcji i do tego kowrotek precyzyjny 2,5 Shimano 2,5 tysiączka, do tego pletka 0,6 stick 1,5 grama, oliwka i szybko złączka do zmiany przyponów. Przypon będzie w moim przypadku Kamasan B6016 Carlos Ożyłka 100.02. Do szybko złączki, tak aby nie tracić czasu. Długość przyponu 35 cm. Ok. I mamy przygotowany zestaw, który rozłożę. Zanęcimy. I w końcu będziemy wędkować. Godzina 7.36. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. No i kilka godzin na wędkowaniu. Oto w tym miejscu. Po zmaganiach z karpiami. Czas, drodzy Państwo, widzicie na wodę PZW. Rzekę, jakieś takie aktywniejsze łowienie. Przedzierać się za bardzo nie będę, bo widzicie sami, jakie krzory, wszystko zarośnięte. No i później te kajaki, które będą płynąć, które nie będą nam sprzyjały. Jeśli jeszcze ktoś kajakiem płynie powoli, to jeszcze tą zanętę z dna poruszy, przynęci. A najgorzej, jak płyną kajaki i ktoś po prostu pływa od brzegu do brzegu, wariuje. Ok, zestaw mamy. Zobaczymy jeszcze, gdzie będę przepuszczał, gdzie będę nęcił. I miejmy nadzieję, że coś będzie
brało. Jak nie tu, pójdziemy w drugie, trzecie miejsce. A na tą chwilę gruntuję zestaw i zaraz zanęcę. Mamy trzy nieduże mandarynki. I te trzy sztuki przynęcimy, zanęcimy. Zobaczcie, jaka duża trawa. Odczekamy chwilę i zaraz założę robactwo i będę przepuszczał w tym miejscu. Mam jakieś półroczne robaki stare, które, no półroczne nie, ale ze 3-4 miesiące na pewno mają, które zasypałem kolendrą. Zrobiły się takie gluty, bo to były w lodówce. No ale żyją, to jest najważniejsze. Założymy trzy sztuki. Tak, aby to się na haku ruszało. I przepuszczamy zestaw. No i zobaczymy, sam jestem ciekaw, co i jak. Sam jestem ciekaw, co i jak. Tam jest zaczep, to muszę uważać. No wiecie, zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem, bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Dno, pierwsza ryba. No zobaczymy tylko, co. Podbieraka nie mam, ale spróbujemy wyholować. Wędka pięknie pracuje. Co mamy? No będzie problem z rybami. Drodzy Państwo, będzie problem z tego względu, że nie chcę wędki złamać. Będziemy musieli jakoś inaczej sobie radzić z ciut większymi rybkami. No ta nie jest taka wielka, ale musimy jakoś. Co mamy? Mamy świnkę. Chodź tutaj. Widzicie, podbieraka nie brałem, żeby być bardziej mobilny. I mamy świnkę. Do dołu buzia. Widzicie. Niedużą. Baja. Płyń. Płyń. Płyń, baja. No my wędkujemy dalej. Widzicie, jakie warunki są. Błoto. Jak nie błoto, to zarośnięte strasznie, no ale tak to mniej więcej wygląda. Takie jest wędkowanie na dzikiej wodzie. Przypon, zobaczcie, cały do wymiany. Ok, więc wymieniamy przypon i przepuszczamy dalej.
siedzi kolejna. Co mamy? Świnka, ta sama historia. Skracamy zestaw po jedną sekcję i próbujemy wyholować. Świnka. Czyli pomalutku, żeby nie uszkodzić wędki. Jest. Ryba spadła. Płyń. Baja. I elegancko. Haczyk jest. Rybka zeszła. No i dobrze. I o to w tym wszystkim chodzi. I jest pięknie. Po zanęceniu weszły świnki. A co jeszcze uda się złowić, zobaczycie. Więc zostańcie ze mną. I zobaczymy, co i jak na tej dzikiej wodzie. Poszłem trochę niżej. Spróbujemy tutaj. Spróbujemy tutaj pod drzewem. No i zobaczymy z tego miejsca, co i jak. No i mamy jeszcze dwa miejsca dzisiaj do obskoczenia, z tego względu, że bardzo wysoka trawa, a nie chcę po pokrzywach, po tych zaroślach się przedzierać, więc taki krótki film. No ale jak będzie dalej, zobaczcie sami. Dwie świnki są, to najważniejsze, że nie na zero. No i dalej przepuszczamy zestaw na naszej dzikiej rzece. I jak na razie tutaj nic z tej strony. To jest praktycznie to samo miejsce, tylko co łowiłem przed chwilą. Tylko tam wyżej przepuszczałem zestaw, a teraz jestem niżej, ale ten sam odcinek wody. Tak by nic. No i mówię, przejdziemy jeszcze w dwa miejsca do zakrętu. Nie będziemy skupiać się tylko na jednym miejscu. No i taki szybki film. Oto z tej rzeki. Więc wczoraj sobota, ryby stowarzyszenia, dzisiaj PZW, no i weekend zleciał w czerwcu, jeden weekend w miesiącu wolny, który wykorzystałem dwa dni nad wodą. Wczorajsze i dzisiejsze wędkowanie, czyli dwa filmy naraz, drodzy Państwo. Z dwóch wędkowań, a to za karpiem, a to za białorybem rzeki. Kolejna ryba. Przeprowadzimy ją tam dalej, bo tu nie ma jak dojść. Nieduża, ale cieszy. Czyli prawdopodobnie świnka, więc skracamy znów zestaw o jeden skład. Tak, żeby nie uszkodzić wędki. I holujemy świnkę. Trzecia. No i fajnie, fajnie. Nieduże ryby, ale cieszą. Jak to się mówi, lepszy rydz niż nic, spadła. No i dobrze. Ok. Ok, hak jest. Nabijamy rybkę. Trzymamy. Dobrze. Trzy. I przepraszam, naprawdę przepraszam, że nie wziąłem podbieraka. No ale tak szybko, wczoraj późno przyjechałem z ryb. I sam nie byłem pewny, czy jechać, czy nie, ale dla swoich wiernych widzów, którzy oglądają moje poczynania z nadwody, z przedpływanki, oto ten film, dlatego w pośpiechu nie wziąłem podbieraka. Więc jeszcze raz przepraszam i wędkujemy dalej. Pinki nie dodawałem do zanęty, więc za pomocą procy
podsypę trochę pinki, oczywiście z zapachem z kolendrą. Takie większe gały damy. Jedna starczy, tylko wyżej. Tu trochę przy brzegu. I trochę dalej. Ok, niech one to chodzą sobie przy brzegu i tu, i będę przepuszczał zestaw tam w dół, więc takie nęcenie za pomocą procy. Ok, przepuszczamy dalej. Jest kolejna świnka, więc przechodzimy w taki sposób, to muszę robić. Skracamy. Gdzie ją mamy? Czwarta. Chodź tutaj. Chodź tu. Baja. Kolejna ryba. Mamy kolejną świnkę, czyli rybkę odczepiamy i taka świneczka, piąta, jest w pytkę. No same świnki, pięć świnek. A gdzie ta płotka? Jedną. Jak to się rozsypie, bo i tak przepuszczam. Niech to niesie. Jeszcze jedną damy. Poczuję, że tutaj już posiedzę. W cieniu jestem, głębsza woda. I w miarę. Więc podsypę, później robaczki. No i przepuszczamy. Próbuję coś jeszcze fajnego złowić. No ale zastanawiam się, gdzie jest ta płotka. Zobaczcie, jakie kszory. Stąd można by było łowić. Ale musiałby to najpierw ogarnąć trochę tych krzoków. Tak, aby przepuszczać zestaw, więc muszę to trochę poogarniać. Idę po zabawki. Dobrze, trzy, więc raz, dwa, trzy. Dobra, damy trzy. No i zobaczymy, sam jestem ciekaw, co z tego miejsca, czy jakaś płoć, czy
coś innego będzie, ale nie ma jak przechodzić. Zobaczcie, jakie pokrzywy, wszystko. Szok. Najlepiej siąść w jakimś jednym miejscu, wybrać, zanęcić, wędkować. No ale tu korciło mnie, więc muszę tu spróbować zobaczyć co i jak. No i sam jestem ciekaw. Pokrzyw pełno, nogi poparzone przez pokrzywy. A no widzicie, tu kilka razy przepuszczę, nie idzie efektu. Wracam w tam miejsce, bo tam cień jest, głębsza woda. Tylko chciałem zobaczyć, co tutaj będzie. Od razu widzę, że płytko jest. Płytko jest bardzo. Metra nawet nie ma. Metra nawet nie ma, drodzy Państwo. Tam przynajmniej było głębiej. No ale z ciekawości. Tak jak mówię. Tu woda powinna stać, a jest bardzo płytka. No ale zobaczymy, podsypałem. Miejmy nadzieję, że jakaś płotka będzie. Wyżej. No i wędkujemy. Więc słychać kajaki. Więc się zaczyna, więc będziemy musieli na tą głębszą wodę iść. Drodzy Państwo. Dużo Was płynie? Tak, no nas to tylko troje, ale za nami chyba tam jeszcze dużo. Dużo? No ale myślę, że będą przerwy. No. Ale wie Pan, taki dzień, że... No, że fajnie jest. Fajnie jest, ale na pewno dużo będzie kajaków. No na pewno. Pogoda jest, nie? Też dużo z Ostrowa startuje. Tak? No ale to właśnie Musza mnie interesuje. To za nami było jeszcze ze 20 kajaków. 20? No. No trudno. Jakoś sobie poradzimy. Dobrze, więc nie, wracam, wracam. To był zły pomysł, drodzy Państwo, bo tutaj jest za płytką. Za płytką. Wracam tam na głębszą wodę. No, tu będę wędkował. Godzina 10. Wędkuję do 13. 3 godziny, 3,5 godziny do 13:30. To 3,5 godzinki tutaj. No i zobaczymy, co i jak płyną następne. Dobry. Biorą. No teraz to już nie. Teraz to, ale nie we mnie. No i dobra. Okej. Czy pójdę niżej, czy wyżej, to i tak kajaki będą płynąć, to tu jest głębsza woda, to ryba raczej tak nie poucieka po dołach, po głębinie i prędzej tutaj będzie skubała niż na płytkiej wodzie, co pójdzie w krzaki albo popłynie w dół rzeki, czy w górę. Tu jest dół, więc śmiało mogę przepuszczać. No widzicie, tak jest, najlepiej być nad wodą, jak się rozwidnia, czyli pół do czwartej i wtedy wędkować, a za późno przyjechałem, bo sam nie wiedziałem co i jak. Dobry. 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 A nie szkodzi. Dzień dobry. No teraz to już chyba nie.
Teraz to już ty, teraz to świeże powietrze tylko. No i drodzy Państwo, widzicie jak to jest. Jakbym był przed 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 godzin wędkowania i wtedy by coś było, a tak to teraz to tylko tak, aby posiedzieć, kija pomoczyć. No a czy uda się coś teraz złowić po tych kajakach, zobaczycie sami, więc zostańcie jeszcze ze mną, drodzy widzowie, i zobaczymy co i jak. Sypniemy garść robactwa, tylko wyżej. Okej, niech sobie spływa. Zaraz podsypę resztę zanęty. No i mamy 3,5 godziny jeszcze tutaj do wędkowania. Dobry. Dzień dobry. Idzie co złowić? Wy tak przekichamy, no, co chwilę pływają. Przeszkadzają tymi kajakami. Ale jak tu łowić, jak co chwilę coś pójdzie? Jest zabawa. Jest zabawa. Czyli woda ogólnodostępna, drodzy Państwo, każdy ma prawo do tej rzeki, czy wędkarze, czy miłośnicy spływów kajakowych, więc trzeba się jakoś podzielić. Czyli drodzy widzowie, jest godzina 10:47, 11:02 mam autobus, więc dlatego zawijam się. Nie ma sensu, za dużo kajaków płynie, płoszą. I to już się nie skończy, więc nie ma sensu siedzieć, więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc drodzy Państwo, zawijam się 15 minut i widzimy się na kolejnym filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza, jedziemy na Kielce. Cześć. Taki krótki wypad dla moich wiernych widzów, którzy lubią moje wypady z nadwody. Dla Was to wszystko, dla Was jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.